Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i oto przed wami Elden Ring. Czyli kolejna gra od From Software, kolejny Souls-like. Gra, której wyczekiwałem bardzo długo. A jednocześnie gierka, o której można powiedzieć, że nie wiem nic. Gdyż, co ciekawe może być dla niektórych, wystrzegałem się wszelkich spoilerów jak ognia. Tak więc tak, dziś siadamy, rozgrywamy i zobaczymy jak to będzie. I tylko jeszcze w słowem wstępu powiem jedną rzecz. Dzisiaj nagrywam ten odcinek. I tak, jakaś chorobska mi rozbiera, więc nagram ten jeden, zobaczymy jak będzie mi się grało. Ale nie obiecuję kiedy będą kolejne. Oczywiście, z chęcią pogram więcej, dłużej, bardziej, ale... No rozumiecie. Może być różnie. Jednocześnie też przepraszam za... gorszą jakość merytoryczną czy coś mojego gadania. Ale tak, no po prostu... Człowiek nie jest w stanie czasem przezwyciężyć choroby tak łatwo. Ale dobra, klikamy nowa gra i... Pasuj jasność obrazu. A, aż obraz poprawia, będzie niewidoczny, dobra. Zostawuję wam to jakoś, żeby u was tego nie było widać. U. O, to ciekawe, ciągle widać. A, dobra. U was ciągle to widać, u mnie... Powiedzmy, że na dwójce nie, więc... Chociaż sobie to dostosuję. Jeśli chodzi o osi, stawiam standardowo efekty filmowe, unikanie ścian, nawet nie wiem po co to, ale dobra. No i zaczynamy. Powiem szczerze, nie mogłem się doczekać, to strasznie. Okej, Tak, żadnego wprowadzenia ani nic. Tak, po prostu. Wiesz, podstawę postaci od razu. Okej. I co my tu w ogóle mamy? Włóczęga, wojownik, bohater, bandyta, astrolog, prorok, samuraj, więzień i konfesor oraz łajdak. Okej, czyli tak się tam nazywa człowiek znikąd, ale dobra. Co nich nie widać, ale może jest jakaś opcja? Okej, czyli Y-kiem. Okej, czyli nadal wszyscy mają różne poziomy, różne statystyki i różne statystyki w ogóle różne wyposażenia, to jest oczywiste. Ale tak, ze statystyk mamy z tego co widzę witalność, umysł, wytrzymałość, siłę, zręczność, mądrość, wiarę i mistycyzm. Okej. Nie za bardzo ogarniam, ale widzę, że to jest jakiś mieczyk, tarczka i chyba halabarda. Mówię oczywiście o włóczędze. Wojownik ma chyba dwa ostrza i inną tarczkę. Bohater ma siekierę i tarczę. Tutaj mamy nożyk, chyba to jest puklerz, jakiś krótki łuk. Tutaj pewnie sztylecik i kostur, takie typowe dosyć. Wydaje mi się, że ten astrolog może być kimś na kształt czarodzieja. Następny jest prorok, który ma... ma włócznie i w sumie... To drugie coś, to nawet nie wiem co to jest. Ale tak, no i tarczka, która wygląda fatalnie. Samuraj... W sumie nie wiem co o nim powiedzieć. Więzień, ma jakiś taki... Trochę bieda patyczek, chyba estoka, podoba mi się nawet. Natomiast jego wyposażenie wygląda no nie najlepiej. Oj tak. Łajdak ma tylko pałkę, a tutaj to co widzimy to jest ten konfesor. On ma jakiś mieczyk, tarczkę i ma to samo takie dziwne coś co miał ten prorok. Mówiąc szczerze nie wiem. Nie wiem od czego zacząć, ale powiedzmy, że może... Jak tak pomyślę, no może konfesora weźmiemy? Widać dosyć porządną wiarę. Siła i zręczność przyzwoita. Przypomina mi trochę jakiegoś takiego inkwizytora, skrytego paladyna czy coś. Ja lubię takie rzeczy, więc weźmiemy teraz ciało. Typ A, typ B. Ha, czyli teraz to się nazywa typ ciała, no nie płeć. Trochę głupie, ale rozumiem. Oczywiście, że biorę typ A. I tu już jesteśmy, to tyle. Ale dobra, mniejsze. Typ sylwetki to jest AB. Tak, czy męska, czy damska? Jak oczywiście. Standardowe schemaciki. Powiedzmy, że zrobimy... Wiecie co, może spróbuję odtworzyć mojego paladyna z D&D tak trochę. Jeśli chodzi o wygląd czy coś, to niech będzie.
Tak, młodość i tak, pamiątka. Żadnych pamiątek nie warto się kluczowo trzymać się przeszłości. Medalion z bursztynem szkarłatnym zwiększa maksymalną liczbę punktów życia. O, to będzie pewnie mój wybór. Run ziem pomiędzy. Złote łaski świecące w oczach ludu z ziem pomiędzy. Użyj, żeby zdobyć wiele runów, okej. Okay. Złote nasiono. Podobno wzmacnia święte butelki. Okej, okay. Nawet nie wiem, co to ma być, ale dobra. Prochy małych, drobnych gremlinów. Podobno drzemią w nich duchy. Okej. Okay. Pęknięty garnek. Trzy dziwne pęknięte garnki, które same się naprawiają. Pojemniki na niektóre przedmioty do rzucania. Klucz kamiennego miecza. Dwa kamienne klucze w kształcie mieczy. Przebijają pieczęć na posągu chlika, ale zostałem przy tym zniszczony. Okej, okay, powiem szczerze, że nic nie rozumiem, ale dobra. Pięć świętych gałęzi obdarzonych mocą uwodzenia. Podobno pochodzą od półboga Mikueli. No, okej. Gotowana krewetka. Zwiększa negację wrażeń fizycznych, okej. Okay. I podobizna szalonego szlachcica, któremu włupano oczy, wabi przeciwników. Okej. Okay. Powiem wam szczerze, nie wiem. Nie wiem, czemu są święte butelki. Ale jeśli to są jakieś niszczy posągi, coś chyba, to chyba to wezmę. Bo powiem wam szczerze, grając w Dark Souls 2 chociażby, wiem, że takie rzeczy są bardzo przydatne i wcześniej muszę to zrobić, jest lepiej niż później. Tak, i teraz mam tutaj typowe, z tego co widzę, też takie schematy. Wojownik. Matowieńców, okej, ciekawe. Nie wiem, kim są matowieńcy, ale mniejsze. Poszukiwać prawdy. Arystokrata. A samotnik. Okej, widzę, że nawet... Nie, wydawało mi się, chyba. Tak, wydawało mi się, że kolor bielizny się zmienia. Żeglarz. Okej. Mieszkaniec krainy Chichin. Takie trochę japońskie, ale okej. Drakonianin. Okej. Członek nocnego ludu. I Numen. Powiem szczerze, żadna z tych opcji nie jest fajna, ale dobra, mniejsza. Jeśli będę musiał się tym wszystkim bawić, to będzie masakra. Bawy są zawsze czymś, co zajmuje zbyt dużo czasu. Trochę z tym posiedzę, może pomodyfikuję parę rzeczy. No i widzimy się za chwilę. No dobra, powiem wam szczerze, tyle razy mi nie wychodziło. Że tak, pełno było resetów, nawet już nie pamiętam, co ostatecznie zostało zmienione, co nie, ale tak, niech się prezentuje mniej więcej ta twarz. Nie to, żebyśmy musieli na nim często patrzeć czy coś, więc tak. Ale jeśli chodzi natomiast o inne kwestie, to chyba mamy wszystko zrobione. Pozostało nam tylko... No co, jeśli chodzi o imię... Powiedzmy, że będzie coś tego typu może. Co prawda nie jest to imię postaci, którą tutaj staram się odtworzyć, ale niech będzie, że takie będzie, by jakoś tak naszła mnie wena. Kończymy, mamy postacia pięknego, no i mam nadzieję, że rozpoczynamy grę jakimś intrem ładnym, bo jeśli nie, to będę smutny. No, dawaj gra. Dawaj, proszę cię.
Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the Night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung Eater, and Sir Gideon Othnir, the all-knowing. Okej, okay. Ciekawe wprowadzenie. To też trochę smutne, to w sumie zapowiada się, że znowu będzie takie a la Dark Soulsowe to wszystko. Ale okej, może. Może no, może jeszcze coś właśnie z tego wyjdzie, ale okej, okay. Wygląda na to, że teraz my też się przebudzamy z jakiegoś innego powodu. Jeszcze jedna kwestia. Jeśli będą jakieś spadki FPS-ów czy coś, to wybaczcie, ale tutaj słyszałem już od niektórych ludzi, że optymalizacja nie jest najlepsza. Także będę z tym walczył i próbował dostosować, żeby było stabilnie. Ale tak. Niczego nie obiecuję. Może uda się 60 FPS-ów w 4K moim. Dla was to i tak nie ma znaczenia. Osiągnąć na max? Może nie. I przy okazji zdolność. Nowość krąg, okej. Eldenski krąg, niech będzie chwała. Okej, inne sterowanie totalnie niż to, co było do tej pory. I tak. Tam gdzie był menu zazwyczaj gestów, teraz mam jakąś mapę. Ciekawe, nawet nie myślałem, że tu jest mapa. Dobra. Czy kiedyś otwierał ekwipunek, tak teraz też można? Aha, gra wieloosobowa. Okej, okay. Dobra, mniejsza. Dobra, mniejsza, nawet nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. A, tu są gesty, dobra. Eń? Okej. Okay. Takie coś. Okej. Okay. Nawet wiem co to, powiem wam szczerze, że kupiłem grę trochę przed premierem, to podejrzewam, że wiem o co chodzi i wspomnienie łaski. Nie łaski. Odrzuć wszystkie runy i wrócić do ostatniego odwiedzonego miejsca łaski. Nie wiem do końca jak to działa, ale na wszelki wypadek to usunę. I co tu mamy? Szybkie leczenie, nadejście zabójcy. Mieczyk i...
to coś świeci nam w ręce. Okej, czyli... Okej, dobra, wiecie co? Chyba już rozumiem. Tamto coś to są rzeczy do rzucania cudów. Okej. A takie dosyć typowe, jak na standardowe Dark Soulsy, czy coś. Uniki też. Okej, czy ja się zacząłem skradać? Tak się tu skacze. A, zapomniałem, skacze się A, bo to jest swobodny skrok. No tak. Dobra. Blokowanie tak samo. Parowanie tak samo. I właśnie jak jeszcze przy tym jesteśmy, tak jak mówiłem, nie będę się przyspieszył ani nic. Menu wyposażenia, dobra, mniejsza. Co to jest? Pieczęć palców. Okej, pieczęć palców. Pięta pieczęć przekazywana przez służkę palców. Działa jako katalizator świętych inkantacji. Okej. Dobrze. Okej. Dobra, mniejsza. Da się jakoś chwycić w dwie ręce? W sumie nie wiem. Grekiem mamy jakieś inne rzeczy, więc ciężko mi stwierdzić. Tutaj mamy normalnie ciosy, a dobra, mniejsza. Czy mam coś ciekawego na temat ekwipunku? To są trzy miecze. Mamy teraz szybkie leczenie. O, z tego co rozumiem, to tak, niewielkie leczonko i tyle. A nadejście zabójcy? Okej. Całkowicie wycisza kroki rzucającej osoby. Ponadto zmniejsza obrażenia odpadków i hałas wywołany przez upadki. O, wiecie co, fajne. Mogą popioły wojny, oręż, wzbarcie, broń dystansowe, katalizatory, strzały, belty, tarcze, głowy. Ha. Dobra, mniejsza. Przeczytaj tutaj wiadomość. Chociaż jest wybójstwa niepewna, zajmij swoje miejsce na eldyńskim tronie. A to już było, przeszukaj szczątki. Waszą palet zmartwieńc. Okej. Za przedmiocik, jeśli można wiedzieć. Wam do pisania wiadomości do innych światów. A, okej, czyli spamień wiadomościami jest możliwe i plamy krwi już tutaj. Nie wiem, co tu się stało, ale nie podoba mi się to. Ale dobra, mniejsze. Zanim pójdziemy gdzieś dalej, to muszę właśnie jeszcze szybko sprawdzić tylko, czy jest opcja chwycenia w dwie bronie. Chyba nie ma opcji. A, może to znaczy, że po prostu nie mogę mieć tarczy? I teraz jakoś sam weźmie? Nie. Dobra, to pozostanie dla mnie tajemnicą, czy da się wybrać w dwie ręce broń. Bo no... Naprawdę tego... Przynajmniej tutaj nie widzę. Działanie, sprawdź, otwórz, użyj przedmiotu, krok w tył, skok, użyj kamerą, aha. Mapa, menu główne, menu przedmiotu, zmiana. Stanie, wstawanie, ruch, o. No, po prostu nie widzę opcji, żeby w dwie ręce wziąć ostrze. Aha. A, to może tutaj tego po prostu nie ma. Nie, dobra. Mniejsza, prawda? Po prostu chodźmy dalej, zobaczmy co z tego wyjdzie, bo tak... 20 minut jeszcze nic nie zrobiłem i... Dobra, jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu. Kaplica oczekiwania, dobra. Jako, że jest takie miejsce, to trzeba robić wszystko. O, radość. Radość, niech nastanie przewrót. Właśnie dużo to jest oceniane, ale dobra. Dostanie dobre. Zasłużył sobie i proszę, też duchy innych graczy. A no, więc tak. Gram na online, żeby było jasne. Dlatego też, jeśli jakieś inwazje będą głupie czy coś, to miejmy nadzieję, że to będzie ciekawe. A co tu mamy? Tutaj możesz spróbuj tego, a... Pani kamerę, dopiero teraz zobaczymy, okej.
Zmartwieniec, zmartwieniec. Przeczytałem Bóg, okej. Ostatnia rzecz, przeczytaj wiadomość. Coś pięknego. Okej, to było głupie, ale tak, jakiś zamek i... Pewnie można byłoby tam spaść i się zginąć. A można też pójść tutaj. Okej. Albo można było normalnie zejść schodami jak człowiek. Ja to głupi jestem. No ale dobra. Kolejna wiadomość, piękny widok, tak, tak, super. Super, ale wiem tych wszystkich wiadomości. Ukryta ścieżka. Tam jakieś sekrety, co mam gdzieś, że się dowiem co i jak, ale no. W razie to nie teraz. No i może jeszcze warto byłoby zarzucić. No to ciekawe, nie mogę zarzucić mojego licznika FPS-ów. No trudno. No trudno, czyli jeśli będzie klatkował, to się dowiem jak bardzo. No ogarnie się kiedy indziej. Przy okazji, co my tu mamy? Znowu zwiadomość przed tobą przedmiot, skakanie z pobitego. No jasne, jasne. Dużo ocen. Ale tak, ja się tak łatwo nie nabiorę. Ja się tak łatwo nie nabiorę. Okej, już prawie już bym spadł. Paść i... Aha. I mamy ładnego, czy na razie nie. Skakanie może z pobitego, oczywiście, że nie. O, tak, czuć spadki FPS-ów, niestety. W najgorszym wypadku się zmniejszy jakoś do średniej, czy coś. Będzie źle. Po pierwsze powodzenia, okej, okay. Nie podoba mi się to, a ty coś? To się radość, okej. Okay. Bardzo nawet mi się to nie podoba. Ostrzywany potomek jakiś. Nie, ja nie chcę, halo. Ja tu liczyłem na spokojną rozgrywkę, a tu jakiegoś bossa mi rzucacie. Na dzień dobry. Okej. Okay. Okej, okay, to... Zagranie iście w stylu Dark Soulsowym. Żadnego leczenia, nic nie mam, a ci już chcą mnie zamordować. Całe szczęście mam lekkie leczenie. A, jak to się nazywa, no? Które sam sobie załatwiłem w sumie przez klasę. Nawet nie będąc świadomy, że to ma jakieś leczenie. Ale podoba mi się po prostu wygląd. Dlatego to wybrałem, ale mniejsza. Aha. Życia mam bardzo mało z tego co widzę. Chwila, czy ja go sparowałem przypadkiem? Tak, ja go chyba sparowałem. Ale to... Co z tego? I tak będzie tu śmierć. Czuję to po prostu. Po prostu, wiecie, no. Jako ktoś, kto miał do czynienia z Soulsami już, mogę powiedzieć, wiele razy. Czuję, kiedy szykuje się śmierć. Co? A, czyli to co miałbym przegrać. Jeśli tak, to no okej. Okay. Ale no. Ale zobacz, to w sumie... A wiecie co? Ja zawsze mam takie gdybanie. A co gdyby zagrać tu czarodziejem? Jakimś magiem, coś, wiecie, tym astrologiem. Czy jak ktoś mi się nazywał? Albo jakimś łukiem. I tak po prostu pokonać tą bestię. Wiecie, to pewnie jest realne, ale no, tak mi to zastanawiam. Może nawet sprawdzę sobie w wolnej chwili kiedyś. Jak będę bardziej żywy. Ale tak. Tenkę. To z wącha. Jakiś koń Rafał czy coś innego. Rogaty koń. No dobra. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. Okej. Nic z tego nie rozumiem, ale dobra. One of his kind is sure to seek the Elden Ring.
Miejskiego okręgu, tak, tak. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczone, ale okej. Inny ekran wczytywania, czy w końcu się coś zmieni, będę mógł sobie pograć. Dobra, chyba będę w końcu miał okazję sobie pograć normalnie, a nie tylko dostawać bossów na twarz, którzy będą mnie w sekundę zabijać i inne. Telka szkarłatnych łez. Telka modrych łez. Ach, coś niesamowitego. I do tego skakanie może spójrz z tego. Nawet nie widzę nic w tym miejscu, więc powiedzmy, że póki co pas. Wiadomościelnie, ja już je zostawiam. Przejście, ale może raczej nie będę wchodził. A tu mamy ducha. Dzielny zmatowieńcze, wykonaj skok. Nauki i pamięci. Przypomnij sobie o szukiewce wojny i twojej wojowniczej krwi. Macie, chyba tam można pójść tak po prostu, albo można tutaj przejść i się podszkolić w walce. A, okej. Okay. A, spadki FPS-ów są mocne. Jak mówiłem, później się tym zajmiemy. I tak, można iść dalej, super. Ale trzeba, na pewno chcę, w sumie jak tam jest jakiś skok samouczkowy, to warto chyba pójść, zobaczymy, czy... Może jakoś nas nauczą jednak trzymać broń dwuręcznie. A. Jak na razie to jest chyba mój największy dylemat z tą grą. Przedmioty, zmiana przedmiotu, okej. Okay. Telki łez. Ładnych i modrych. A, czyli to zamiast estusów. Okej. Okay. Dobra. A, no dobra. Jego w takim wypadku, ale i tak fajnie. Jesteśmy na dole i co teraz, no. Poza tym, że FPS-y są bardzo, ale to bardzo słabe. A, miejsce łaski. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. W ognisku mamy takie coś. Łaski. Boom. Zobaczmy miejsce łaski. Czyli w sumie to samo co było do tej pory, tylko że teraz się inaczej nazywa. A. Mam tutaj zaklęcie? To jest to samo. Ale z tego co widzę, to mam tak. Czary, inkantacje, ofensywny, wspierający, inkantacje ofensywne, inkantacje wspierające. Skrzynka. Dobra. Mniejsza o to. Butelki, wzmocni butelek, przydzielenie ładunków butelek. Okej. Okay. Oraz dodaj ładunki do butelki. A, czyli tutaj mogłem jakby na start mieć jedną więcej butelkę, gdybym wybrał złote nasiona. No dobra. Dobra. Reset kamery, nabieranie celu. Dobra, to było szybkie. I tak, dostajemy pseudo duszę znowu. Tak, jak na razie, jak tak patrzę. A, co my tu mamy? A, dobra, czary, to było oczywiste, dla mnie przynajmniej. Główna, dobra, no przecież jest... Halo, ja już z tamtym bossem walczyłem, gro. Czy ty jesteś pewna, że musisz mi to pokazywać? Dobra, nawet jeśli jesteś pewna, to okej. Okay. Jakoś to przeżyjemy. Okej, okay, krok w tył, przewrót, no... Wszystko to jest takie, no, zrozumiałe. Przeczytaj wiadomość. Wszyscy przyjaźń, niech będzie chwała. Okej, okay, dobra.
Tutaj teraz uczą nas o skakaniu. A wiecie co, teraz mi się wydaje, że to jednak tam było. Dobra, teraz to jest jakiś... poboczna trasa to jest główne. Ale mniejsze, zdobyliśmy owoce jarzębinne. W każdym zakątku ziem pomiędzy znajdujesz owoce, kwiaty, grzyby, motyle i inne przydatne materiały. Można ich użyć do wytwarzania przedmiotów. A to ciekawe. Będziemy się bawić w krawcenie. No dobra. I chyba jakiś wróg taki potężniejszy. Okej, dobrze. Y plus RB, albo LB, okej. Okay. Fajne, fajne, dobra. Ważniejsze, że w końcu już gra mi wytłumaczyła, jak to zrobić. Te ataki są fajne, strasznie teraz, jak tak też patrzę w wersji dwuręcznej. Powiedzmy, że nawet zrobimy... Zrobimy tak i nawet nie będę korzystał z tarczki. Przed tobą ukryta ścieżka znowu. No, fajnie, tylko... Ja naprawdę nie wiem, czy tutaj sobie żartuję, czy serio tu jest coś pokrywane. Ale mniejsze z tym. Okej, okay, gałką można zmieniać cele. I tak, będę musiał jak najbardziej popracować nad płynnością momentalnie, ale... Nawet jak zmniejszę detal do wysokich czy średnich, to nie powinno być tak strasznie źle z FPS-ami. Wiecie, no. W najgorszym wypadku naprawdę mogę zmniejszyć te detale, gra i tak będzie pewnie ładnie wyglądała. Opisy. Przy okazji jesteśmy trochę pokrwawieni. Aha, no. Ale coś tam będę przejmował. Okej. Okay. Idziemy dalej po prostu. Plamy krwi, więc potencjalnie trochę osób tutaj mogło paść z jakiegoś powodu. Orange ma specjalne zdolności zwane umiejętnościami. Istnieje szeroki wachlarz od silnych ataków po wydawanie... okej, okay, wywołanie efektów umiejętności. A, coś takiego jak tam było w Dark Soulsach, trójce. Okej, okay. Tutaj mamy taki cios, albo... w sumie to samo co w Dark Soulsach 3. Nie ukrywam, czy można coś trochę więcej, ale no dobra. I... Kłócej by w ogóle był, trudniej było zauważyć, zwłaszcza w wysokiej trawie, tak nowego, który cię nie widzi, zwiększy zdawane obrażenia. To ja zrobię coś jeszcze lepszego. Mam takie coś fajnego, co w ogóle mnie chyba nie usłyszy. I cios w plec, po prostu. Dobra. No to bym ciekaw, czy to się wyłączy, czym krew. Jakoś to jakoś. Wiem, że dodaję może realizmu czy coś, ale dla mnie ona zawsze była brzydka i zbędna. Też straciliśmy już efekt. Ale dobra. Nie ma co się przejmować tym wszystkim. Najważniejsze, że no. Bawić tutaj w backstaby. Jako, że to jest tak pewnie jedyna okazja na coś takiego. O, jakaś dziura. Byłem jedyny, który się tym interesował. RT, ładowany atak. RT podczas skoku, atak z wyskoku. No w sumie tak. Okej. Okay. Nawet nie przeczytam do końca tamtego, ale widać, że te ataki z wyskoku też mają okazję otwierać kogoś na krytyki. No to jest... ciekawe. Posąg Mariki. Po śmierci czekacie wskrzeszenie w miejscu łaski, w którym miał miejsce twój ostatni odpoczynek. Jeśli zginiesz w pobliżu posągu, możesz zdecydować się, żeby odwrócić przy nim. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to może być coś na kształt teraz, jak to się nazywa? Informacji o bosie i właśnie tak dalej. Tutaj była okazja. Kontry po zasłonie. RT zaraz po zasłonić przed takim kontry po zasłonie. Okej. Okay. Dobra, nie jest trudnym przeciwnikiem, z tego co widzę. No, tutaj to powiem szczerze, nawet tak się trochę zawiodłem na tym. Miał pasek bossa. A było to takie proste. Pokonano wroga, jej. Moim zdaniem nie zasłużył na ten pasek. To było za proste. A, dobra, mniejsze, skąd my w ogóle przyleźliśmy?
Stąd, dobra. Stąd, czyli teraz tak. Tutaj, czy jest coś fajnego do znalezienia? Mam nadzieję, wiecie, no, szkoda byłoby nam na marne tak tutaj robić taką piękną arenę, żeby teraz nic tu nie dać, ale wygląda na to, że nikt nic nie dał. I no, dlaczego to zawsze musi być magia? Czyli jednak dobrze, czyli jednak intuicja mnie nie zawiodła z tym wszystkim i siła, jej, mamy gesta, super, jej, w ogóle. Dobra, hop, nic nam się nie dzieje na szczęście, pogadajmy jeszcze raz z duszkiem. Pokonaj skok, nauki pamięci, tak, dobra, dobra. Mniejsza o to. Spadki FPS-ów są naprawdę odczuwalne. No najlepsze. Ciężko mi zrozumieć czemu, bo jednak ten sprzęt, który posiadam, przynajmniej w moim odczuciu, jest dosyć mocny. A. Maski. A. Co to jest w ogóle? Sprawdź. Klucz kamiennego miecza użyć, tak? A jak to co działa? Bo ja w ogóle nie rozumiem. Kamiennego miecza. A. Pieszczątki. O, obcinacz palców, zgięty palec zmartwieńca. Gra wiele osobowa w trybie współpracy. Użyj zgiętego palca zmartwieńca, by zapisać złoty znak przyzwania. Okej, okay, dobra, czyli takie dosyć typowe. A czy jest coś tutaj więcej napisane o tym? Czy nie? A, widzę, że nie. Ale ciekawa sprawa, że w ogóle tutaj przedmiotem do takiego takiej kooperacji w ogóle są palce. Ale mniejsza. Okej, czyli dwa mieczyki to jest jeden klucz. Jak cokolwiek tutaj jest, wydaje mi się, że to może być groźne. A ja właśnie zmarnowałem klucz na to. No cóż, trudno się mówi. Tak. Jest groźne. Trucizna. Będę teraz biegał po truciźnie, pewnie zginę przez to. Okej, okay. Nie zginąłem. Nie zginąłem, dobra, jeszcze żyję. Ale... A, właśnie chciałem powiedzieć, że coś tam pojechało i już mnie zabiło. No cóż. O, dobra. Śmierć czeka cię wskrzeszenie, cek, tak, tak, wszystkie rany jakie posiadasz zostały puszczone. Jemne z tym, że w sumie pokazuje gdzie się padło, żeby łatwiej tam dojść. I w sumie skoro z tego co też było mówione na początku tworzenia Elden Ringa, ma być to gra z otwartym światem, to jak najbardziej na plus. Czy tego dotrzymali? Nie wiem. Wiej. A nie, dobra, to tylko do tamtąd. Odzyskaj runy. Zastrzałka z kości. Grób bohaterskiego pogranicznika. O, widzę tutaj. A, okej. Okej. Widziałem wroga. Widziałem, na szczęście. Też zagrania trochę takie, jak to było w dwójce, w... Rydwanie kata. Ja trzeba być gotowym właśnie na wrogów i tak biegać od, powiedzmy, takiego bezpiecznego przejścia do bezpiecznego przejścia. Kolejny, okej. Okay. Spam R1 for the win. O, i tak, łyknijmy sobie buteleczki. Okej, okay, zjeżdża, więc poczekajmy aż pojedzie znowu do góry. Jak tam pojedzie, to będziemy mogli chyba bezpiecznie zejść. Ale tak, jestem prawie pewien, że idziemy do jakiegoś miejsca, do którego nie powinniśmy jeszcze. Ale dobra. Wiecie, uwielbiam tego typu rzeczy. Ale hamuwa, wiecie. Wielka hamuwa.
Ech, no cóż. No cóż. A i przy okazji, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to... ustawmy wszystko może jednak na wysoką, z wyjątkiem rozmycia ruchu, które wyłączę. Zmiany wymagają tam wczytania gry, ponownie, okej, okay, super, ale... może będzie płynniej. Wiecie, nie zawsze trzeba na max detalach grać. A jeśli chodzi o to, czemu nie mam rozmycia ruchu, to najprościej w świecie go nie lubię. Jakoś tak zawsze przeszkadza. A i właśnie, jeszcze tak, jak tu jesteśmy na spokojnie, zanim wejdziemy do strefy morderczego kamiennego konia. Może będzie to opcja tego, czego szukam. Strefy wyłącz. Ekran tytułowego. Wiecie co, no to nawet wyjdziemy z gry. Zrobimy to. Tylko po to, żeby zastosować zmiany. Nie wiem, co, nie wiem jakie to miałoby być, ale okej, okay, szybko, szybko. Nie co, szło. Jeszcze raz tam pójdziemy, żeby nie było. A po czym będziemy zaraz kończyć epizoda? Gdyż tak, osobiście czuję, że moje gardło jest na limicie swoich możliwości, ale tak. Wstępnie mogę powiedzieć wam tyle, że Elden Ringu to czuję po prostu... wiej. Czuję po prostu takie trochę vibe Dark Souls 4, mówiąc szczerze, więc... A żeby nie było, jest to zdecydowanie komplement dla gry. Więc no, jak dalej będzie, czy mi się dalej będzie tak podobało, zobaczymy oczywiście niebawem. A póki co tak... na tym, żeby jakoś tutaj przeżyć, nie dać się przejechać, bo jak widać... pierwszy duch poleciał... A, tamten był po prostu z drugiej strony. Okej. Okay. Wrogowie, wrogowie. Nie są tacy trudni nawet, muszę przyznać. Okej, okay, pojechał do góry. Teraz tak, nie mamy za wiele czasu, bo on tu będzie zjeżdżał jeszcze bardziej, więc tak. Nie. Biegnij, postać. O, zdążyłem, dobra. Zdążyłem. To wróg. Ale nie, to nie jest wróg. Nie tym razem przynajmniej, wiecie. Aha, no oczywiście, że tu pojedzie, bo jakby inaczej. Już to przewidziałem. Okej, ojej, przedmiocik na takim wąskim mostku. Czeka mnie śmierć, jestem tylko pewien. Tak, jak myślałem. Złoty run, 5. No i cóż, no, śmierć. Smutne to. Ale ja się tak łatwo nie poddam, więc tak. Idziemy jeszcze raz odzyskać moje biedne runy. Ja po prostu muszę tutaj sprawdzić, wiecie. Gra pewnie ma takie gościu, no powinieneś iść tam, przed siebie. Prościutko, no wiesz, takie ładne, ale takie, no ja jedę tutaj. Aj. No wybacz, gro. Wiem, że będę się męczył. Będę podbijał sobie licznik śmierci, może kiedyś spróbuję i tak no death, ale też nie teraz. Tak, nasz wojak tutaj wygląda nie najładniej, ale... wiecie, też nie można się spodziewać... jakichś tu... dów. Nie. Naprawdę nie. Nie. Ale dobra. Skoro stało się, to powiem wam tyle. Ja się poddaję. Na razie. Nie wracamy tam. Będziemy iść przed siebie dalej, normalnie. I w sumie to też... warto by było to zrobić, trzeba na pewno... Dobra. Na zakończenie całego epizoda i w ogóle wszystkiego, to jeszcze właśnie tu pojedziemy sobie tam do góry, normalnie i tak dalej. Ciemno tu. No niestety.
ciemno. Ale okej. I tak, jak znajdziemy kolejne ognisko. Tak właściwie to punkt łaski, no ale wiadomo o co chodzi. To po prostu... Wiecie, na tym zakończymy przygodę i... Ogrobno, oj. FPS-y trochę spadają, ale dobra, mniejsza z tym. Mamy punkt. Ten tutaj, łaski, więc chyba tak jak mówiłem. Zakończę na tym. Przewodnictwo łaski, okej. A... Tam? Okej. Dobra, dobra. Mniejsza, mniejsza. Wszystkim czym zajmiemy się później, ale póki co... Shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated. It's okay. Cokolwiek to oznacza. However, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you, tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, tarnished, to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Okay, dobra. Grace's guidance will reveal Castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod, Godric the Grafted. It's time you set off to Castle Stormvale on the cliff if you seek the elf. Okej, okay, dobra. No cóż, co dalej? W ogóle jak to będzie tutaj z wydajnością i innymi takimi kwestiami, to... Jak mówię, sprawdzimy już w kolejnym epizodzie, a na razie dziękuję wam bardzo, to by było na tyle i tak. W wolnej chwili, nie obiecuję, że od razu, ale może sprawdzę sobie, czy przy użyciu jakiejś magii, czy podstępów byłbym w stanie tego... bossa pokonać, a póki co to tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej.